Radom ponownie stał się stolicą mody, a to wszystko za sprawą Radom Fashion Show, który w tym roku organizowany był już po raz 12. To ogólnopolski konkurs dla projektantów mody, ubioru, galanterii i obuwia. Impreza już na stałe wpisała się w letni kalendarz wydarzeń w Radomiu i od lat przyciąga tłumy. Moda jest takim obszarem, o którym można spokojnie mówić, że to jest sztuka tak naprawdę. Zresztą Andy Warhol powiedział wiele, wiele lat temu takie zdanie, że moda jest sztuką bardziej niż sztuka jest sztuką. Tegoroczną galę finałową uświetnił najnowszy pokaz projektów Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego. To są projektanci rozpoznawalni właściwie w całej Europie. To są projektanci, których bardzo nie trzeba przedstawiać i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Podczas tegorocznej gali finałowej zaprezentowano 10 kolekcji wybranych przez jurorów spośród 39 zgłoszonych do konkursu. Pierwsze miejsce należało do Mateusza Gurgula z Krakowa i jego kolekcji Uncharted, która inspirowana była fauną i florą mórz i oceanów. Sylwetki dopełnione były autorskimi akcesoriami, a buty modelek wykonane były metodą druku 3D. Drugie miejsce zajęła Sandra Skórka z Łodzi i jej kolekcja, która nawiązywała do form i kształtów tworzonych przez naturę. Trzecie miejsce należało do Aleksandry Wójcickiej z Krakowa i jej kolekcji, która była manifestem wolności, ekspresji i uwolnienia się od stereotypów.